Cześć. Zgodnie z obietnicą wróciłem w dzień na miejsce. Bardzo zaintrygowała mnie ta cała sytuacja w tym miejscu. Nadałem bieg tematowi i rozpoczęły się poszukiwania w archiwum państwowym i archiwum wojskowym. Może tak wstępnie z relacji, które posiadam, to może być ciekawe. Na terenie fabryki istniały 3-4 schrony przedwojenne. Jeden z tych schronów prawdopodobnie według relacji miał być szpital polowy. Mało tego, w jednym z tych schronów podczas 1944 roku mieścił się mały sabotaż. Były drukowane podobno, z tego co mówią świadkowie, ulotki. Były drukowane plakaty dla Warszawy. W momencie wycofywania się wojsk niemieckich zostało to podobno zaminowane. Ile w tym prawdy jest, trudno powiedzieć. Zobaczymy, co pokaże kwerenda dokumentu. To, co w nocy wydawało się wejściem, dzisiaj będzie zupełnie inny obraz tego. Natomiast ciekawa sytuacja jest przede mną. Mianowicie, jak widzicie, płyty. Płyty betonowe. One są tutaj ułożone. Ciekawe, co tam jest, bo to się ciągnie aż za tamto drzewo. Dziki bluszcz. Jak widzicie, potężne cisy. I teraz tak. Rozpoczynamy to, co znaleźliśmy ostatnio. Pod tym bluszczem jest cokolwiek ciężko zauważyć. Są jakieś zgrubienia, są jakieś wejścia. Tu jest alapen. Jeden z przewodów wentylacyjnych. Trudno mi określić. Natomiast najciekawsze jest to. Tu biegły jakieś rury, z tego co widać teraz. Pewnie ciepłownicze. No ciekawe jest to. Jakieś zejście zapuszczone, skorodowane tak naprawdę słupy, pręty. Ramy troszeczkę dalej. Być może nie jest to jedyne to zejście. Teren zaniedbany. Nawalane drzew.
na zdjęciu lotniczym z 22 lipca 1944 roku, niemieckim zdjęciu lotniczym, w tym miejscu widać alejki, widać jakąś budowlę w miejscu, w którym właśnie jest ten przewód ala wentylacyjny. Nie natknąłem się na żadne opisy sprzed 40 roku i nie natknąłem się na opisy tego miejsca po 50 roku. Zrobiłem małą kwerendę dokumentów, tych dostępnych. Nic takiego nie znalazłem. Natomiast są tutaj dwie ciekawe rzeczy. Znaczy, na pewno jest ich więcej, tylko trudno tego dostrzec. Tu jest kolejna rzecz, która jest przykryta. Jest tam coś pod spodem. Obok była hala PC. Tu mamy kolejny zarys czegoś. Być może te cegły pochodzą właśnie z tego czegoś. Gdzieś w tym miejscu właśnie był zarys tej budowli, z tego zdjęcia, które wrzucę na końcu filmiku, zaznaczone. Paulina podsyłała mi zdjęcia, że jeszcze coś znaleźli, natomiast trudno mi to sprawdzić teraz. Chodziłoby na to, że w tym miejscu jest groma cegieł rozwalonych. Zobaczcie. Rozrzucane pytanie, czy jest to z muru, czy niekoniecznie. Jest tu groma betonów, ale jak to przy budowie takich rzeczy jest multum. Najważniejsza będzie kwerenda dokumentów. I to, co one nam powiedzą. Wrócę jeszcze do tamtych płyt, bo te płyty ciągną się sporo. Tak jak za każdym razem, zwracam się do Was, kochani, o podsyłanie informacji. Może coś macie, może ktoś z rodziny coś wiedział, co tu się mieści. Bo coś musiało być. Tu idę po płytach. I te płyty ciągną się aż pod tamto drzewo. Ciężko się chodzi. Ale nabierę to większego uroku. Nie wiadomo, co jest pod spodem. I te płyty się kończą w tym miejscu, czyli jakieś 6-7 metrów przykryte płytami. Jak to mówią, że w każdej legendzie jest trochę prawdy. Gdyby się okazało, że faktycznie jest to schron, który został zapomniany, ale wydaje się to mało prawdopodobne, bo kwerenda wojskowa po 45 roku wszystkie schrony w Polsce, z tego co udało mi się zaciągnąć informacji, były spisywane przez wojsko. Gimbal trochę mi szaleje. I trudno by w takim miejscu, jakim była fabryka, taka kwerenda została pominięta, żeby to nie było spisane, spis tak zwanej natury. Natomiast co tu ukrywać, no, Ursus ma swoje tajemnice, ma swoje legendy, które próbuje, teraz już próbujemy wspólnie odkrywać, weryfikować, sprawdzać. Było i jest tego sporo.
co będzie przed nami, to się okaże. Być może trafimy na tajemnicę pozostawioną samej sobie po latach. To jest hala PC ustawiona i tu proszę, widzicie, tu jest coś. Wygląda to jak zamurowany przewód kominowy. Są to duże cegły. Są to cegły obecne, są to cegły przedwojenne. Pytanie, czy to spadło z muru, czy było to tutaj. No, bardzo ciekawe. Przejdę tutaj krawędzią, no wszędzie cegły, wszędzie coś porozrzucane. Przejdę krawędzią od ulicy, być może coś tu jest jeszcze ukrytego. Kolejna dziura, regularny zarys. Myślę, że nie stoję. I wychodzę. No tutaj na tym zdjęciu z 1944 roku, które jest dostępne na nasze miasto, mam w stronie Muzeum Powstania Warszawskiego. Nie ma drzew. W kilku miejscach jest skupisko drzew. Nic więcej. Po tej stronie, gdzie stoją bloki, jest widoczny jakiś przewód wentylacyjny, jakiś element wystający z ziemi. Natomiast tu jest intrygujące w tym rogu właśnie ten element, który jest zaznaczony na zdjęciu. Tu się dzieją budowy. Widzimy siedlisko. Gdyby się potwierdziło w dokumentacji to, że coś tutaj jednak faktycznie jest, spróbuję podjąć badania archeologiczne i inwazyjne, tak zwane badania georadarowe. Jak widzicie, tu w tym miejscu, jak to drzewo, kończą się te płyty. Jest tych nieregularnych zarysów sporo. Zobaczymy. Wszystko przed nami. Będziemy odkrywać. Spróbuję teraz podejść tam do tamtej dziury, która nagrywałem tą kamerą, i spróbuję tam włożyć drugą kamerę. Jest tam możliwość jej wepchnięcia, ale czy się uda? Takie oto to pole sobie tu rosną. Czy to już jest uschnięte? Reasumując, no coś tu było.
A więc w tym krótkim filmiku, tak jak obiecałem, wróciłem dzień, by zobaczyć, co się tu dzieje, jak to wygląda w dzień. Wygląda to zupełnie inaczej niż w nocy. Ale coś jest. Czekamy na efekty kwerendy dokumentacji wojskowej, bo zapewne jeżeli jest, to jest tam. Do Was zwracam się z prośbą o jakieś informacje w tej sprawie, co mogło się znajdować za budynkiem portierni, który za mną. I cóż, czekam na dalsze tematy, na dalsze informacje. Dalej szukamy, dalej upamiętniam to, co zostało po fabryce. No jednak warto to upamiętnić. Jakby nie patrzył, jest to kawał naszej historii. Historii odrębnego miasta, którym było Ursus. Które było, tak jak to określił pan Stefan, tyglem wielu kultur. Miejscem, gdzie po wojnie ludzie zaczynali żyć od nowa. I taka prawda jest, bo każda ludzka historia jest osobną historią. Nie ma dwóch takich samych. Ludzie byli zmęczeni wojną, zmęczeni tym, co się działo po 1945 roku, zmęczeni komuną i pragnęli żyć normalnie. Pragnęli wolności, pragnęli chleba, pragnęli miejsca, gdzie stworzyliby ognisko ciepła rodzinnego. Także ze względu na nich warto upamiętnić to, co jest przed nami. A to, co oni zostawili po sobie. Dla tych, którzy będą po nas. Zapraszam jak zwykle do subskrypcji kanału na Facebooka i na Instagrama oraz do przesyłania informacji, powtarzam się, ale jest to ważne. Jest to ważne, byśmy wspólnie coś zrobili dla historii naszej dzielnicy. Pozdrawiam Was, cześć.